Bieskat, Nurdaletów i jego przeciwnikiem jest Łukasz, jest Leo Cełetko, Chorwacji. Kazach pokonał wcześniej w półfinale Ryka Denolera z Holandii. Natomiast Leo Cuetkowicz pokonał naszego Łukasza Staniocha 3-0 we wczorajszych półfinałach. Kategoria do 81 kg. Lepsze warunki fizyczne na korzyść Bieskada Nuraletowa z Kazachstanu. Jest to ostatnie starcie tego turnieju, dzisiejszych finałów, starcie numer 8. Wcześniej oglądaliśmy już naszych reprezentantów i zwycięzcami swojej kategorii wagowych był Maciej Jóźwik oraz Filip Wąchała. Ci zawodnicy stanęli na najwyższym stopniu podium 7. Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego imienia Zygmunta Chychły. Seria w tej chwili w wykonaniu Kazacha. I ostatnie 10 sekund tego starcia. Zakończyła się pierwsza runda finału kategorii do 81 kg pomiędzy Wiktorem Nurdaletowym z Kazachstanu i Ocetkowiczem z Chorwacji. Oglądają Państwo ostatnią walkę 7. Memoriału imienia Zygmunta Chychły zorganizowanego przez Klub Sportowy Sakoglarki we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Marszałkowskim i Pomorskim Okręgowym Związkiem Bokserskim. Sponsorem naszego imienia jest firma Bałtyk Gaz. Za chwilkę starcie numer 2 finału w wadze półciężkiej do 81 kg. Second bout, ring wolny. Runda druga. Ładne w tej chwili wymiany dwóch zawodników. Ładne również prawe sierpowe wykonanie Leo Cuetkowicza. Leo Cuetkowicz zwyciężył wczoraj naszego Łukasza Staniocha 3-0 po mocnym pojedynku. Łukasz doszedł do półfinału, zwyciężając w ćwierćfinale Michaela Eiferta z Niemiec. Natomiast wczoraj niestety nie dał rady Chorwatowi. Thank you.
przypominamy, że następne dwie kategorie wagowe, kategoria ciężka i super ciężka, niestety się nie odbędą, ponieważ dwóch zawodników miało poważne rozcięcia łuków biodrowych. Jednym z nich był Igor Jakubowski, który we wczorajszym pojedynku zwycięskim niestety nabawił się tej kontuzji i doszedł do wniosku, że nie ma co w tej chwili ryzykować i lepiej oddać walkowera, żeby z tej kontuzji nie zrodziło się coś większego. W tej chwili, proszę Państwa, upadek Leo Cutkiewiczowa, ale sędzia pokazał, że to nie było po ciosie. I trafia w tej chwili Kazach. Dobra seria. Kolejne ciosy proste w wykonaniu Kazacha. I ostatnie chwile tego starcia. Zakończyła się runda druga finału w kategorii 81 kg pomiędzy brązowym medalistą Mistrzostw Świata z 2016 roku biegsanym Nurdem Lecowem w narożniku czerwonym z Kazachstanu i wicemistrzem Chorwacji Leo Cvetkoviciem z Chorwacji w narożniku niebieskim. Przed nami jeszcze trzecie decydujące starcie. A medale po tym pojedynku, a także dwie kolejne dekoracje przeprowadzą wspólnie pan Roman Szlagowski, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pan Jarosław Rydzewski, wiceprezes Pomorskiego OZB, pan Sławomir Kozłowski, przewydziału sędziowskiego Polskiego Związku Bokserskiego i Marek Krobak, który jako prezes i motor napędowy Sakon Gdańsk przygotował tę wspaniałą imprezę. Second out, ring on. Ja, proszę Państwa, rozpoczynamy w tej chwili ostatnie starcie. Runda trzecia. Finału w kategorii do 61 kg. Jest to ostatnie starcie, ostatnie 3 minuty na 7 międzynarodowym turnieju bokserskim imienia Zygmunta Chychły. Wspaniały turniej, świetne starcia i ostatni finał w tej chwili. Walczą ze sobą w czerwonym uniformie zawodnik z Kazachstanu Bieskat Nurdaletow i jego przeciwnikiem w niebieskim stroju Leo Cvetković z Chorwacji. Kto zwycięży, kto będzie lepszy w tym pojedynku? Zdecydują ostatnie właśnie te 3 minuty wykonania obydwu zawodników. Dobrze w tej chwili trafia Chorwat. Dobra seria, mocno agresywnie w tej chwili boksuje Chorwat, ale nie jest mu dłużny Kazach. Tutaj Chorwat musi skracać dystans, ponieważ jest niższy od swojego przeciwnika, ma mniejszy zasięg ramion. Kategoria do 81 kg. Walczył tutaj nasz Łukasz Stania, który niestety musiał uznać wyższość Chorwata. I widzimy rozcięcie nad prawym okiem u Chorwata. I proszę Państwa, krwawi mocno ten... Kolejne rozcięcie łuku biodrowego i wzywany jest doktor. Okay.
Jednak, proszę Państwa, kontynuujemy ostatnie sekundy tego starcia. I teraz Chorwat, jeżeli chce zwyciężyć, to musi mocno zaatakować. I mocna wymiana na sam koniec, ostatnie 10 sekund tego starcia i tego turnieju. Mocna końcówka wytakana. Obydwu zami pięknie w tej chwili trafia lewym sierpowym Chorwat. Bardzo ładna, mocna końcówka w wykonaniu obydwu zawodników. To była ostatnia walka finałowa 7. międzynarodowego turnieju bokserskiego imieniem Zygmunta Pychły. Tutaj przy fontannie Neptuna w Gdańsku za nowe ogłoszenie werdyktu sędziowskiego w pojedynku finałowym, a później dekoracja zarówno zawodników wagi półciężkiej, jak i ciężkiej i super ciężkiej oraz zakończenie oficjalne tego wyjątkowego turnieju. I my, proszę Państwa, czekamy na oficjalny werdykt sędziowski. Był to finał w kategorii do 81 kg. Czerwony narożnik, Bieskat, Nurdaletow i Leo Ceutkowic. Ladies and gentlemen, win by unanimous decision. Bieskat Nurdaletow, Kazachstan. Jednogłośnie na punkty. Zwycięża reprezentacja Kazachstanu.